bardzo często właśnie w jakiejś nomenklaturze satanicznej, która jest od 30 lat jakby takim leitmotywem naszej twórczości. Właśnie ten cień jest to tak samo jak, wiesz, jest darkness, shadows i tak dalej. To są tak. takie wręcz już cringe'owe po prostu tematy. Nie? To jest, wiesz, jak po prostu jak jajecznica z kwarkami, to jest po prostu nawalone tam tego właśnie, tej takiej, tego słownictwa, tych definicji takich z drugiej strony barykady, jak ich to nazywam, czyli z tej ciemnej strony, ale to jest ludzkie wszystko, nie? Więc jakby mówię sataniczna, satanistyczna, bo jest to termin i symbolika bardzo taka literacka i bardzo kolorowa. Jest czarna, ale czarna, jest ale jest kolorowa. Dla mnie jest po prostu, jest bardzo plastyczna, jest piękna i ja uważam, że jest przede wszystkim demonizowana niepotrzebnie, a to może być fajne narzędzie do tego, żeby przede wszystkim właśnie pogodzić się z sobą, ze swoją naturą, nie kastrować tych jakby elementów, które są immanentną częścią naszej natury, bo one po prostu są. A w kontekście naszej kultury i tradycji, w której zostaliśmy wychowani i też często zmuszani po prostu, czyli chrzest i tak dalej, no to raczej ta kastracja jest mandatoryjna, nie? Po prostu grzech, no to jest wszystko ponazywane, proszę się tego, tu się musi spowiadać, to jest B, a to jest ten. Nie, to jest ułomność właśnie systemu, w którym żyjemy, który jest nam wpajany, a my nie jesteśmy ułomni, znaczy bywamy dysfunkcyjni, ale jakby człowiek sam w sobie jest kompletny i wszystko, co niesiemy w sobie, i to są często niewygodne rzeczy, o których wstydzimy się mówić, bo to jest na przykład tabu, prawda? To nie, o tym ja uważam, że to trzeba oddemonizowywać, to trzeba odczerniać, to trzeba odbrązawiać, to trzeba po prostu pokazywać, nie? Więc jakby Behemoth zawsze, mówię ten say hello to my demons, czyli zapoznam się ze swoimi demonami, a tak naprawdę gdzieś tam jest to właśnie ta autoterapia, ale też moje po prostu rozprawianie się z tabu, z którym ja się po prostu muszę rozprawić, żeby zobaczyć świat takim, jakim jest. Całej audycji wysłuchasz w aplikacji mobilnej TokFM oraz w archiwum na stronie tokfm.pl/audycje.